糟糕，万分糟糕。Nie odpuszczę mu. Muszę go dopaść. To jeszcze nie koniec. Chcę dalej walczyć. Nie mogę się ruszać! Tak, słucham. Wyjmuj pieniądze, już. Ale co to jest? W tym momencie jest napad i masz dawać mi wszystkie swoje pieniądze, w tym momencie. Jo, dzięki stary, ratujesz mi życie. Ej, stój! Stój, policja! Młody, kurde, coś ty zrobił! Tata! To mój tata! Ej, proszę odejść! Proszę pana, to jest... Odejść! Tato! To mój tata! Tato! O nie! Gdzie jesteś? Wracaj do domu. Mamo, muszę ci coś powiedzieć takiego bardzo ważnego. O co chodzi? Tata nie żyje. Wtedy leżał tam na dole. Widziałem jego twarz. Nie zdążyłem się z nim pożegnać. No Lufer, no proszę! Powiedziałem ci, byś mnie zostawił. Nie rozumiesz? Rufer. Spokojnie. Już jest chyba lepiej, co nie? Po dwóch dniach. Przepraszam za to. Zostaw mnie. Kochani, jeżeli chcecie kolejny taki odcinek ze Spidermana, to zostawcie teraz, właśnie teraz, łapkę w górę, każdy bez wyjątków. 12 tysięcy łapek w górę oznacza to, że nagrywamy kolejny taki odcinek ze Spidermana. A kto jest nowy, niech zasubskrybuje kanał. Koniecznie oglądajcie dzisiejszy odcinek do samego końca, bo jest co oglądać. A na końcu odcinka napiszcie, czy wam się podobał dzisiejszy film. A więc zaczynamy! Ja nie jestem gotowy! Chodź stamtąd! Nie zejdę! Nie zejdę! Chodź stamtąd! Czas, żeby cię złamać w pół! Fajny strój masz! Dzięki, ale złaź stamtąd! Wiesz może, czy nie było męskich rozmiarów? Wow! Dawaj mi tą pokrywę! Dawaj mi tą pokrywę! Ej! Tak nie wolno! Tak nie wolno! Wow! Wow! Nie. Ale pamiętaj, z wielką siłą wiąże się wielka odpowiedzialność. Piła, nikt nie pokuł.
jeszcze nie koniec. O, księżniczka chce dalej walczyć. Nie mogę się ruszać. Nie jestem księżniczka. Jestem Spider-Man. Zwycięzcą został Spider-Man! Jestem chyba tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, czego? Bo ja wygrałem bitwę z piłą i wytrzymałem 3 minuty. A, to ty, ten Spider-Man? No tak, to ja. No to masz swoje wynagrodzenie. O, dziękuję. Idź stąd. Przepraszam, to chyba jakaś pomyłka. $300? Miało być 3000. A ile miało być? 3000 miało być. 3000 było za wygranie, za wytrzymanie 3 minut, tylko w 2 pokonałeś. No ale to chyba... Nie denerwuj mnie, dobra, wyjdź. No, ale... Wyjdź! Potrzebuję pieniędzy. Mnie to nie interesuje, wyjdź. Do widzenia. No... Już! Nie interesują mnie twoje problemy i pieniądze. Won! Okej. Tak, słucham. Wyjmuj pieniądze, już. Ale co to jest? W tym momencie jest napad i masz dawać wszystkie swoje pieniądze, w tym momencie. Ale panie, kurde. Dawaj pieniądze, albo wiesz, co jest tanie. Już, w tym momencie. No dobrze, spokojnie, Jezu. Wyjmuj to, już. Pusto. Nie pusto, dawaj wszystkie pieniądze. Nie mam nic. Nie okłamuj mnie, wiesz co się może z tym nożem stać? Zobacz sobie, nie ma nic. Dobra, pokuj te pieniądze szybko do tego plecaka. Wszystkie. Dobra. Już, szybciej. No pakuję spokojnie, panie, spieszy się panu. Szybciej. Już? Już. Dobra. Ha! Ała! Dobra. Muszę coś zrobić. Nie. Jo, dzięki stary, ratujesz mi życie. Ej, stój! Stój, policja! Młody, kurde, coś ty zrobił! Nic. Ta dzisiejsza młodzież przez ciebie uciekł! Młody! Posłuchaj, ty mu dałeś uciec? On zabrał moje pieniądze! Przykro mi, ale to nie mój problem. Aha, tak jest, świetnie. Mam nadzieję, że tu już nigdy nie wrócisz. Kurde, nie mogę się dodzwonić do taty. Gdzie on jest? Kochani, napiszcie komentarz. Lufer, udało ci się! To przypnę wam serducho. Niech teraz każdy zejdzie. No i pamiętajcie, kochani, że 12 tysięcy łapek w górę to jest kolejny odcinek z Minecraft Extra Szkoły, jaki jestem Spider-Manem, więc kopnijcie łapkę. Kopnijcie już teraz. Ja czekam. Zasubskrybujcie też kanał. O, właśnie tutaj zasubskrybujcie. I ja może pójdę poszukać taty, bo... Policja? Nic nie zrobiłem. Ja tylko wygrałem nielegalnie $300. $300, a nie 3000. Kurde, co za facet. No dobrze, w sumie ten facet tylko ma za swoje. Tato, no czemu mnie odbierasz, no? Ej. Słyszę jego telefon. Co jest? Coraz bliżej słyszę te... Boże, człowiek, dzwoń ci po karatkę szybko przecież, no. Tato! To mój tata! Ej, proszę odejść! Proszę pana, to jest... Tato! To mój tata! Tato! Co się stało? Kocham cię. Tato, nie! Tato, nie!
Tak, oczywiście. Obiekt kieruje się osoby poszkodowanej w centrum miasta, tak, na pewno go złapiemy. Nie martw się, młody, dopadniemy go, wszystko będzie dobrze. Czemu? Muszę go dopaść. Stary, ratujesz mi życie. To ty mi otworzyłeś tę windę. Ty to zrobiłeś. Nie. Mocy. Zacięło się! Zacięło się! Nie! Ja nie chcę umierać. Wyciągnij mnie, to twoja wina. Nie, nie. Silnik. Nie, nie, nie. Tata nie żyje. Przecież ze mnie zabiłem człowieka. Halo? Halo, Rufarku, gdzie jesteś? Wracaj do domu. Mamo, muszę ci coś powiedzieć takiego bardzo ważnego. O co chodzi? Tata nie żyje. Wiem, Rufarku, wiem, policja mi powiedziała. Ale proszę cię, wracaj do domu. Gdzie ty jesteś? Mamo, kocham cię. Przepraszam za wszystko. To moja wina. Dziękuję, ciebie też kocham. Nie przepraszaj mnie. To nie jest twoja wina. Wracaj do domu, proszę cię, porozmawiajmy. Okej. Zaraz będę. Kocham cię, mamo. Ja ciebie też, synku. Wracę już do domu. Synku. Mamo. Dobrze, synku, poradzimy sobie. Wtedy leżał tam na dole. Widziałem jego twarz. Nie zdążyłem się z nim pożegnać. To moja wina, mamo. To moja wina, że tata nie żyje. Synku, spokojnie. Mamo. Gdyby nie ja, gdyby po mnie nie jechał,
To wszystko byłoby okej, tata by żył. Zrobiłem dzisiaj tak dużo złego, że nawet sobie nie wyobrażasz. Boję się ci tego powiedzieć. To przeze mnie tata nie żyje. Nie obwiniaj się. Nie damy rady, mamo. Nie dać rady. Proszę, nie damy rady bez taty. Damy rady. Nie damy rady, mamo. Jestem najgorszym synem na świecie. Jestem najgorszy. Luferku. Luferku. Lufer. Pogadaj ze mną. Zostaw mnie, proszę. Serio, nie chcę z nikim rozmawiać. Błagam. Zostaw mnie. No dobra, a zrobiłeś zadanie domowe? Serio się mnie pytasz o zadanie domowe? No, Jezu, próbuję jakoś z tobą porozmawiać. Taka nie chcę z nikim rozmawiać, nie rozumiesz tego? Z nikim nie chcę rozmawiać, zostaw mnie! Jezu. I tak wiesz dobrze, że cię nie zostawię, jestem twoim przyjacielem, kurde, muszę cię wspierać. Jak chcesz mnie, stary, wspierać, to po prostu mnie zostaw, serio. Nie potrzebuję nikogo pomocy. Chodźmy do tej głupiej szkoły. A ty nie zmieniasz butów? Nie, nic. No to ja też nie zmieniam. Stary, zostaw mnie. Nie, nie ma na to szans. Nie idź za mną, drażni mnie to, wiesz? Ja wolę być przy tobie, żeby na pewno się pewnie, że nic się tobie nie stanie, okej? Okay? I widzowie pewnie też tak myślą, że dobrze robię, że cały czas za tobą idę i cię obserwuję i pilnuję. I niech napiszą komentarz, czy dobrze nie, robię. Nie, przestań, no. Nie chcę dzisiaj żadnych żebro lajków robić, jakichś komentarzy, nie chcę, proszę, nie chcę, koniec tego. Ej, słyszeliście, co się stało? No, tak. Nie, oni mnie nazywali sterydem znowu, nie. Nie, no nie będą tak na ciebie mówić. Oby tak już... Ciekawe, jak on się teraz czuł. Jestem, dobra, ja idę. Dobra, idź pogadać z nim. W sumie nie wiem, czy to dobry pomysł. O, to dobry. Lufer! Nie mam ochoty, serio. Lufer, musimy pogadać. Nie mam ochoty, zostaw. Lufer, musimy pogadać teraz. Proszę, odwróć się. Nie mam ochoty, zostaw mnie. No Lufer, no proszę. Powiedziałem ci, żebyś mnie zostawił. Nie rozumiesz? Lufer. Spokojnie. Już jest chyba lepiej, co nie? O dwóch dniach. Przepraszam za to. Zostaw mnie. Chciałem ci powiedzieć, że jest mi przykro. Jest mi przykro. Uczuję cię, Lufer. Wiem, co czujesz. Zostaw mnie. Nie wiesz, co czuję. Lufer! No to nieźle, Notek. Spokojnie, Luper, będzie dobrze. Wszystko się ułoży. Nic się nie ułoży. Musi się ułożyć. Daj tylko czas. Luper, stary, będzie dobrze, naprawdę. Nie zamartwiaj się. Nie będzie dobrze. Nie będzie nigdy dobrze. To moja wina. To moja wina, że tata nie żyje. Moja wina. Otwórz, mamo. Trzymaj się, gospodarz. Pa, Luferu. Trzymaj się i jeszcze raz kondolencje. No. No, pa. Jedźmy, mamo. Mamo. Luferku. Nie dam rady. Musimy dać radę. Nie dam rady. Jedźmy do domu. Błagam. Nie, Luferku, idziemy na pogrzeb. Zebraliśmy się tutaj, by pożegnać osobę, o której można byłoby powiedzieć wiele, wiele dobrych rzeczy.
kochany ojciec, mąż, przyjaciel. W swoim życiu wiele razy udowodnił, że nie każdy bohater nosi maskę. Dawał przykład ludziom, jak szczęśliwie żyć. Jak żyć z kochającą żoną i synami. Dawał przykład, jak bronić słabszych, którzy zabłądzili. Niech Pan mu wynagrodzi w jego domu, w niebie. Przepraszam cię, tato. Nie chciałem tego.